Ofensywa dyplomatyczna Matwija Morawieckiego zaczyna przynosić owoce. Ambasada Chin nazwała go pewnym polskim urzędnikiem, a Dmitrij Miedwiediew niedorozwiniętym premierem i idiotą. Smutno. Tak, smutne, bo to co się mówi na temat wysokiego szczebla paraczyka PiS, z automatu pośrednio przenosi się i na nas, bo to w końcu tego typu ludzie nami zarządzają. Ja już pomijam Miedwiediewa, bo to jest ta zwykła swołocz polityczna. Nawet gdyby Matwiej Morawiecki obiektywnie okazał się idiotą, a wiemy, że nie jest, bo idiota nie potrafiłby kupić w dobrej cenie działaczego od kościoła, nie potrafiłby ich w odpowiednim momencie przepisać na żonę, nie potrafiłby zainwestować własnych pieniędzy w obligacje powiązane z inflacją. Ale nawet gdyby okazałby się tym niedorozwiniętym premierem, chociaż tutaj już jest kwestia dyskusyjna oczywiście, patrząc z perspektywy czyje interesy ten człowiek reprezentuje, czy Polaków, czy wielkiego kapitału, czy Anglosasów, czy Ukraińców, prawda? Ale mimo wszystko... Tak się nie robi! A co do Chińczyków, to wygląda na to, że mają bardzo dobrze rozpracowane profile psychologiczne aparatczyków PiS wysokiego szczebla i wiedzieli, że tego bufona to bardzo zaboli. Ale tak jak mówiłem, wszystko, co mówi się o Matwiju Morawieckim, o Andrzeju Dudzie, przenosi się bezpośrednio na nas. Więc sprawdźmy, czy taka reakcja chińskiej ambasady była uprawniona. Zapraszam. Witam Was. Stali widzowie wiedzą, że od długich miesięcy na tym kanale słowa polityk się nie uświadczy. Tym bardziej, jeżeli rozmawiamy o polskim piekiełku. Na miano polityka trzeba sobie zapracować. Politykiem to był Winston Churchill, a nie to, co nam od 2016 roku struga z ziemniaka dziadek Jarek. Ale o co w ogóle poszło Chińczykom? Otóż, jak dobrze wiecie, Matwiej Morawiecki wybrał się na 3-dniową wycieczkę do Stanów Zjednoczonych. Ja nie wiem, co on tam dokładnie załatwił, ale według TVP to był wielki sukces, to był ogromny sukces i trzeba o tym mówić. Nie wiem jak wam, ale mi to coraz bardziej zaczyna przypominać mechanizmy, którymi rządzą się sekty. No ale dobrze, przy tego typu przemówienia, przy tego typu wyjazdach, no wiadomo, że Matwiej Morawiecki i Andrzej Duda reprezentują w dużej części interesy ukraińskie. Musi być poruszony temat Ukrainy. I tak też wydaje się, że było i tym razem. Matwiej Morawiecki chciał zabłysnąć i połączył temat Ukrainy z Tajwanem. Jeżeli Ukraina zostanie podbita, następnego dnia Chiny mogą zaatakować Tajwan. Ja zastrzegam, że nie jestem zwolennikiem Chińskiej Partii Komunistycznej. Nie chciałbym żyć w systemie komunistycznym, chociaż przyszło mi żyć kilka lat w schyłkowym PRL-u. Nie chciałbym żyć w systemie, który ma takie, a nie inne podejście do jednostki, ale nie chcę też żyć w systemie kreowanym przez Klausa Schwaba czy Billa Gatesa, którym wtórują pacynki polityczne, które są niczym więcej niż lokalnymi urzędnikami, którzy kalkulują w ten sposób, że jeżeli będą się ślinić do swoich guru, to po kompromitacji na arenie lokalnej oni ich po prostu wciągną do siebie. Przeklinam ich ogółem. Jakbyśmy nie psioczyli na Chińską Partię Komunistyczną, a jest za co, nie przypominam sobie, by w ostatnich dziesięcioleciach Chińska Partia Komunistyczna zaatakowała jakiś inny kraj. A jeżeli nawet o czymś nie wiem, to nie na taką skalę jak niesienie demokracji przez tak zwany Zachód, prawda? Dlaczego Matwiej Morawiecki uważa, że Chińska Partia Komunistyczna zaatakowałaby własnych obywateli? W końcu według Chin obywatele Tajwanu są obywatelami Chin. Bo co, bo Kamala Harris tak mu powiedziała? Bo Joseph Biden tak mu kazał mówić? To o to chodzi? To, co robią Chińczycy w kwestii Tajwanu, to jest klasyczny przykład prężenia mózgu, by odstraszyć przeciwnika, by nie musieć się z nim konfrontować. Matwiej Morawiecki jako człowiek dorosły, jako osoba, która jest chyba już 5-6 lat w dużej polityce, no powinien o tym wiedzieć. Zresztą, gdyby nie transferował tak potężnej ilości broni na Ukrainę, to również moglibyśmy urządzać projekcję siły pod granicą białoruską. A nie, przepraszam, była niedawno pisowska projekcja siły pod
białoruską granicą, betonowe bloki i jakieś żelastwo. W lutym rozpoczęła się budowa zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Dziś żołnierze rozpoczęli stawianie umocnień na granicy z Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Śmiechowarte. Ja może powtórzę to pytanie. Dlaczego Matwiej Morawiecki uważa, że Chińczycy atakowaliby ludzi, których chińska partia komunistyczna uważa już teraz za chińskich obywateli? A mamy taki przypadek, który zaatakował zbuntowane republiki. To jest Ukraina. Operacja ATO po tym, jak się wschód Ukrainy odłączył. Czy z pomocą Rosji, czy nie? Pewnie pomoc była, bo te zielone ludziki jednak były sklasyfikowane jako Rosjanie, no ale tak to w tych secesjach czy różnych rewolucjach jest, prawda, że silniejszy sąsiad pomaga. Operacja ATO Matwiejowi Morawieckiemu nie przeszkadza. Bombardowanie własnych obywateli po 2014 roku nie przeszkadza. W końcu my teraz za pomocą jakiegoś tam funduszu wolnościowego opiekujemy się weteranami operacji ATO i ich rodzinami. Czyli można, prawda? Tak samo jeżeli Morawieckiemu, Matwiejowi Morawieckiemu na sztywno się powie, że dany kraj jest naszym sojusznikiem, to on może nawet bratać się z Rosjanami i dla Matwieja Morawieckiego to nie jest problemem, jak przy okazji Arabii Saudyjskiej. Jak mamy patrzeć na relacje z tym państwem, kiedy słyszymy o tym, iż Arabia Saudyjska zamierza pogłębić swoje stosunki dyplomatyczne z Rosją? Arabia Saudyjska znajduje się w zupełnie innej części świata, w związku z tym inaczej patrzy na konflikt, inaczej patrzy na wojnę na Ukrainie. Bigos! Siano! Wełbie! Prawdziwa polityka wielowektorowa, panie Matwiju. Szkoda, że z pozycji wasala. A tak swoją drogą, jaka jest różnica między secesją wschodnich republik ukraińskich po 2014, a secesją Tajwanu? Tak po prostu chciałbym wiedzieć po ludzku, oprócz wspólnego mianownika, że dotyczy to naszego seniora, prawda? I miejmy nadzieję, że w najbliższych latach nie będziemy rozmawiać o secesji Śląska, bo od kilku lat widzimy, że prężnie działa ruch autonomii Śląska i tam nawet swojego czasu to towarzystwo zaczęło wyskakiwać ze swastyką, prawda? Ale dla Matwieja Morawieckiego Śląsk to jest za mało. Śląsk mu śmierdzi, tak jak polskie górnictwo, Kijów, Tajwan. To są dopiero wyzwania dla naszego byłego urzędnika bankowego. Ta cała sytuacja pokazuje, że mamy tutaj do czynienia ze zwykłym pionkiem politycznym, który przez układ polityczno-medialny jest kreowany na wielkiego stratega, a Chińczycy spuścili z niego powietrze jednym prostym zwrotem pewien polski urzędnik. I zrobili to na tyle umiejętnie, że przez tego typu zwrot będzie trudno strugać aferę polityczną, by tą melepetę polityczną legendować. Czekam na wasze komentarze. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Wystarczy pamiętać. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.